Witamy Państwa w kolejnym odcinku Stalowych Wspomnień. W poprzednich gościliśmy napastnika Stali Mielec z lat świetności, pomocnika. Natomiast dziś pora na obrońcę. Witamy pana Krzysztofa Rzeźnego, który z Mielecką Stalą był w tych wszystkich największych sukcesach. Grał we wszystkich meczach pucharowych, wszystkie praktycznie mistrzostwa Polski i wysokie miejsca w lidze były zdobywane przy udziale i występach Krzysztofa Rzeźnego. Do Mielca trafił z Lublina, ale wcześniej grał w Pogoni Szczecin i tam debiutował w Ekstraklasie. Pochodzi z Lubelszczyzny, z Łukowa. Jak to możliwe, że w tych trudnych czasach przemierzał pan ten szlak lubelsko-szczeciński? To kawał drogi. No po prostu to były rodzinne takie wojaże, także ze względów rodzinnych musiałem się tak przemieścić. To trudno już tym. Zaczynałem jako gówniarz w szkole i w tym faktycznie w Łukowie i bardzo wspominam mile, bo to przedszkole, to szkoła, pierwsza klasa i potem już moje życie przeszło do właściwie do Gryfina. To jest blisko 30 km od Szczecina i tam do szkoły średniej byłem w tym Gryfinie. Mając 14 lat już zadebiutowałem w A-klasie. Na lewo, chcę powiedzieć, że na lewo, bez zgłoszenia, a że byłem dosyć wyrośnięty i ten to jakiś poziom musiałem reprezentować i tak moja się ta kariera zaczęła. Bo chyba za młody był pan w wieku 14 lat na debiut na tym. No 14, na tak, ale A-klasa to tam dobierali, widzieli jak tam na podwórkach, na tym, na gram, przychodzę na boisko, bo to nawet w juniorach tam, no w tamtych czasie to nie było tak, że tak gdzieś trenerzy, tu szkółki jakieś, tylko tak wybierali, żeby dostać się do klubu i do drużyny, to gdzieś musiałeś się zaprezentować, musiałeś być naprawdę dobry, żeby ten. I tak jak mówili, jak nie umie kiwać, to go nie bierzemy. No i tak to się zaczęło, potem mając, kończąc szkołę podstawową, no już tam miałem taką propozycję do trzecioligowej, do tej jeszcze tam jakiejś drużyny, najpierw, ale dostałem się taki mój wychowawca, potem Starzyński trener, gdzie był MKS Chrobry. Ten MKS Chrobry wydawał tam bardzo dużo zdolnych i to byliśmy czołówka polskich juniorów. Tam były takie drużyny jak Zryw Chorzów, z których Szołtysik, Banaś i inni tam pochodzili, zawodnicy Agricola, Cieśliki, Łodzianka. To były takie topowe drużyny, ale my graliśmy i ten Chrobry rywalizował z Pogonią i z Arkonią. I kończąc już pod koniec właściwie juniorów, przy tego dostałem się, Pogoń mnie po prostu wzięła i stałem się zawodnikiem i od razu trener, który prowadził, Suchogórski, od razu mnie tam na taką głęboką wodę, puchar Intertoto taki był, tam inne jeszcze puchary, wyjazdy, od razu mnie tam, jak to się mówi, do drużyny. No i zmienił się trener później i stąd też później zmiana. I tam zadebiutowałem w lidze z tego. Potem nastąpiło takie trochę zetknięcie się, bo trener Suchogórski odszedł i przyszedł Żywotko. Trener Żywotko, on był trenerem wcześniej Arkonii, drugiej drużyny w Szczecinie. No i on sobie nie pozwalał za dużo na dyskusję wtedy, w szatni, tak, a Krzysztof Rzeźny lubił tak, z trenerem dyskutować. Teraz to tak mówię z perspektywy czasu, że niepotrzebnie, bo trener zawsze ma rację i nie ma co dyskutować. I jakaś taka młodzieńca, moja taka przekora, namówiłem mamę i to, żeby przeniosę się tam chcieli do motoru i przeniosłem się do motoru i dalsze moje takie życie było w Lublinie, a że tam miałem też rodzinę i ten, no
Motor grał w drugiej lidze, no i tam w tym sezonie 69-70 spotkaliście się ze Stalą Mielec. Chyba pan nawet strzelił bramkę. No później ostatni mecz, nie wiem czy pan pamięta, ale to już był mecz, to już był mecz, w którym Stal Mielec miała pewny awans. Tak, tak. Wy byliście tam w drugiej części tabeli, Stal wygrała 3-1, no było w Mielcu święto, no ale to już niech pan zdradzi. Wtedy już gdzieś się toczyły rozmowy, czy wcześniej? No już tak, tak. Panie, już teraz, dzisiaj to tak nie mogę nazwiskami czy coś, ale trener, nawet Gajewski mówił, że to spotkamy się. Ja mówię, jak się spotkamy, no przecież tego, no ale spotkaliśmy się, bo potem zaprosili dlatego mnie na obóz do Węgierskiej Górki, tam jeszcze Stal Rzeszów była, jeszcze jakieś, nie wiem, czy Starachowice, czy jeszcze jakieś kluby, no i Stal Mielec. I przyjechałem na obóz, ale tak... Ale w Stali pan zagrał dopiero w listopadzie. Dlaczego pan dołączył później? To nie był listopad, to był październik. Na 100% październik. Mecz z Pogonią, bo jak 8 dziś pamiętam, listopada. W poniedziałek przyjechali do Lublina trener Gajewski, Szatkowski, taki działacz, tam jeszcze ktoś i mówili, pakuj się, bo ty już nie jesteś zawodnikiem motoru i ten, idziemy i przygotowuj do meczu z Pogonią. No, ja taki trochę ten, pytam się tego prezesa motoru, on mówi, no nie ma, no my jesteśmy słabsi, musisz iść do lepszego. I przeniosłem się. Trochę wcześniej jak byłem, bo wcześniej byłem przed obozem, to byłem w Mielcu, troszeczkę no robiło, bo to Lublin miasto, nie? Trochę większe. No, robiło wrażenie, jeśli chodzi o ten, ale zauważyłem, że Stal Mielec już w tamtym czasie była naprawdę bardzo dobrze zorganizowana. Klub i przebijała motor pod każdym względem, jeśli chodzi o organizację w klubie, o sprzęt, o wszystko, także to nie było porównania i to było takie naprawdę, które mnie to trochę ujęło, że potem, no jak Gajewski... Czym skusili? Czym skusili Krzysztofa Rzeźnego? Mnie skusił, ja powiem jedno, przemówienie trenera Gajewskiego, który budował drużynę, mi pasujesz tu do drużyny, musisz być, nie ma gadania, a że był konkretny i taki był zdecydowany, także w sumie nie dyskutowałem z nim, wiedziałem co tego i mówię, no trzeba jechać. Pojechałem po tego, podpisałem wszystko ten, no i muszę powiedzieć, no nie mogę żałować, nie, bo naprawdę to był bardzo dobry okres w moim życiu i wiele osiągnąłem, wiele mam do, jak to się mówi, zawdzięczenia Stali Mielec, klubowi, miastu, wszystkiemu, także naprawdę nic nie mogę złego i mówię, chciałbym, żeby ten klub organizacyjnie był tak przygotowany jak teraz, wtedy. Jak wtedy. To jeszcze wróćmy do tych rozmów, negocjacji transferowych, chociaż one trochę inaczej wyglądały jak teraz. Jaka była za pana cena? To nie ma, tam się zawodnik nie pytał, jakieś ceny, co tego, tu bierzesz, dostajesz i ten, tu tyle mamy, tyle ci dajemy. No, ale zarobki panu skoczyły na pewno w górę. W na gospodarowanie, dobra, bo ja tam miałem mieszkanie, dostałem nowe w Lublinie, jak wróciłem po obozie, po tym, w dobrej dzielnicy, w dobrej, niby chciałem zostawić, ale nie, tu wszystko dostałem, nie ma tamten. Na zagospodarowanie dostanie wszystko, co będziesz chciał, nie ma z niczym problemu. I tak zostało postawione i faktycznie tak było. Był to dyrektor Ryczaj. Ale wypłata była wyższa niż w Lublinie. No wypłata ta, tylko że z biegiem czasu, teraz jak do emerytury, to w Lublinie mam to zapisane, a niestety tutaj nie mam pewnych rzeczy, gdzieś nie wiem, moje zarobki gdzieś uciekły. No bo był pan zatrudniony w WSK Mielec, tak? Tak jak wszyscy piłkarze. No w WSK, ale wszyscy mieli i mam, że byłem zatrudniony wszystkim, tylko że zarobki gdzieś zniknęły
I, no to jest problem, jest wiele osób, które ma podobny problem do pana, bo brali do emerytury tylko te najniższe, najniższe, ta podstawowa taka ta. W momencie likwidacji firmy, tam trochę dokumentów poginęło. Rzeczywiście to jest temat na zupełnie na dłuższą dyskusję. Panie Krzysztofie, według wszelkich źródeł i znaków na niebie Stal Mielec jechała do Szczecina i grała ten mecz 8 listopada, nie w październiku. No nie będę się tu droczył. W każdym bądź razie była to sobota i było to w poniedziałek. Ale zrządzenie losu niesamowite. No grał pan przeciwko Pogoni Szczecin. Pierwszy mecz, którym przyszło panu reprezentować barwy Stali Mielec. Na podwójnej motywacji. Że tam miałem jeszcze i kolegów i to. Tam był chyba Rysiek But, taki mój od juniorów, był bramkarz. I to, także no żyte tam tą taką młodzieńczy okres no spędziłem, także było ten, ale Stal Mielec naprawdę była już wtedy, to był zalążek naprawdę bardzo dobrej drużyny, bardzo dobrej. Na ile, jak pan myśli, na ile wpływ, że w trakcie rundy po pana przyjechał trener Gajewski, miał fakt, że jednak no ten to zetknięcie się z pierwszą ligą Stali Mielec po pierwszych bardzo dobrych meczach no, było już troszeczkę gorsze i posypały się kontuzje. Praktycznie cała formacja defensywna, łącznie z bramkarzem Zygmuntem Kuklą, miał duże problemy trener. Franciszek Smuda wypadł, Adam Popowicz, Stanisław Stój, Henryk Kasperczak. Franciszek Smuda nie grał tutaj, on grał, to nawet Rysiek Rachwał grał za niego. Franciszek Smuda naprawdę, ja to mówię tak od siebie, naprawdę się nie liczył. Zgadza się, ale jedyne 6 meczów, które zagrał w Stali Mielec, to właśnie ten sezon. No nie wiem, ja nie liczę, tylko że mówię, nawet tak żeśmy go nazywali, Gajewski mówi, no a skąd, kto go przywiózł tutaj? I ciągle tam jeden ten, bo mówię, no nie był to zawodnik, który no w Stali Mielec zrobił, bo był Jasiu Wiącek, szkoda, młody tutaj z Mielca, był jeszcze wtedy Rysiek Rachwał, potem, no i mówię, Marian Kosiński, który Gajewski go normalnie sam go, jak to się przywiózł ze Śląska, chyba nie wiem, Zabrze. Starnowski Gór, czy tego, także to byli zawodnicy, no także... Ja nie wiem, w każdym bądź razie, no chciał mnie i potem nie miałem do powiedzenia, ale mówię, nigdy nie żałowałem tego kroku, bo widziałem sposób, jak trener Gajewski, jaki narzucał styl gry, bo to Stal nazywali Leylandy, wszystko na szybkości. My naprawdę graliśmy i już przerastaliśmy te drużyny w lidze. Naprawdę, ale to jest wszystko zasługa trenera Gajewskiego, który on potrafił i dobierał parametrami, ustawiał tak drużyny, żeby tego. Także, no... Ciężko było z marszu wejść do tego zespołu? No nie, no ja już mówię, jakiś poziom reprezentowałem, no bo... Od razu na prawą obronę? Grałem na prawej obronie, także no, poziom jakiś reprezentowałem, to ani trener, ani ja, no nie miałem jakiegoś stresu czy coś, no bo to, no, to tak... No nie miałem. A jak pan się w zespół wkomponował w sensie atmosfery? Bo no, oni już tworzyli pewną swoją taką gromadkę. Ja pan jakby doszedł, a no nie brakowało tam piłkarzy, którzy no, byli takimi duszami towarzystwa, różne mieli pomysły ciekawe. Ja panu powiem. Nigdy i żadna drużyna, która osiąga jakiś poziom, a Stal Mielec miała poziom, to tworzona jest z ludzi i z zawodników, którzy mają klasę odpowiednią i są indywidualnościami. I dopiero z tych indywidualności, to nawet teraz można zobaczyć na najlepszych tych drużynach. I tak samo Stali było. To nie było, że to była jakaś kochająca się tego. Każdy był inny.
Kasperczak był inny, Lato był inny, kto tam był, Kukla był inny, Kosiński był inny, ja byłem inny, Popowicz inny, Stój inny, tam Kasprzyk był, jak ja przyszedłem, inni. Wszyscy byli, każdy byli inni, mieli swoje te, czasami gdzieś się tam spotkali, może dobrali, ale to nie było to, że jakaś wspólnota taka, że to drużyna, to. Nie, indywidualności. Każdy miał swój styl, każdy miał ten. I mówię, dopasowywał trener, jak trzeba było, krzyknął, nawet tak, jak to się mówi, z grubej rury i to wszystko. Ale to nigdy, bo jak dzisiaj mówi kolektyw, to jaki kolektyw? Nie ma kolektyw. Jedna, wszyscy byli i chcieli wygrywać. A poza tym, ja myślę, że to było dobre ten, że my mieliśmy właściwie tylko za wygrane mecze premię. Bo tak tutaj z tego, no to tam niby z zakładu po tego. No tak pensja, to, pensja z zakładu. Pensja plus, taka, ale to nie były jakieś to, że można sobie było jakieś pozwolić ten. Dopiero premię, ale tylko wygrane mecze dawały coś ten. I każdy, i ten kolektyw był taki, że wszyscy mieli jeden cel, grać jak najwyżej, najlepiej, najten. Panie Krzysztofie, 3 bramki w Ekstraklasie pan strzelił, z tego co udało mi się znaleźć, a po bramce strzelonej Ruchowi Chorzów, to był wynik 2-2 w październiku 1972 roku, w nowinach ukazał się taki tytuł: Rzeźny i Karaś pozdrawiają trenerów kadry. Bo drugą bramkę w tym meczu strzelił Witold Karaś, więc to była taka sugestia. Dziennikarze z Rzeszowszczyzny, no był tych zawodników w reprezentacji nie było dużo i oni lansowali was trochę, żeby trener Górski powoływał. Czasami nawet w ostrych słowach pisali. Jeszcze możemy wrócić do Stanisława Majchra, który tam w latach 60. nie miał uznania wśród trenerów, ale no to parcie było, żeby z Rzeszowszczyzny w końcu byli kadrowicze. Ja panu powiem. Były topowe takie w tym czasie drużyny i kluby, które... Na przykład Śląska. Górnik Zabrze, Legia Warszawa, Ruch Chorzów. To były takie topowe drużyny i one po prostu i zawodnicy z tych drużyn mieli zawsze pierwszeństwo i naprawdę zawodnicy, tak jak z klubu, jak Stal Mielec, musieli naprawdę udowodnić i przebijać się, to nie było takie proste, żeby udowodnić, że mogą wejść do kadry. Musiał być 2 razy lepszy od tego z Górnika? Ja mówię, od 72, a nawet którego byłem w kadrze Polski, jak to się mówi, w tym okresie do 78 i zagrałem 6 w Polonii, nie wiem, 6, 7 oficjalnych meczy, ważnych meczy. Ile nieoficjalnych, to zaraz powiemy. Które naprawdę no, znaczyły coś, bo mecz z Anglią czy z Portugalią. I mówię, wtedy zawodnicy musieli się wznieść na bardzo wysoki poziom, żeby dostać się. Ale chciałbym, żeby pan też powiedział, żeby to wybrzmiało, szczególnie dla młodszych kibiców. To było po Igrzyskach Olimpijskich, już to, o czym mówię, ta bramka. No i no wiadomo, jakie były czasy, lata 70. No, awans do kadry to było coś, to była wielka szansa dla was. No ale ja powiem jedno. Ja już byłem, bo tam zawsze jak gdzieś się wyjeżdża, to szeroka taka była tam 30 czy ilość, to i tam mierzyłem na olimpiadę jakieś tam ubranie, ale coś, ale to też wiedziałem, że to daleki ten. Od nas pojechał jeden zawodnik, Grzegorz Lato. Był na olimpiadzie tej w 72 roku. I też długo ten jego udział był pod znakiem zapytania. No właśnie, długo i tam też tam nie wiem ile tam rozegrał, jakie mecze. Połowę z Danią, połowę meczu z Danią. No właśnie. Nie ma, mówię, bo wymagania od drużyny, tym bardziej, wie pan, no to była tak drużyna, jak to mówili, no troszeczkę z prowincji, nie? To było trochę, ale dopiero potem zobaczyli, jak klub jest zorganizowany, jak to wszystko wygląda w klubie, jak jacy zawodnicy, dopiero czuli respekt.
Ale na początku to było bardzo ciężko się przebić i bardzo to myśleli, że to tak. Właściwie może... tym przełomowym momentem było Mistrzostwo Polski zdobyte przez Radecką Stal. Tak, tak. Pierwsze rok, no mówię, 73, ale już tak. W drugim roku i ten to było ten. Dlatego no mówię, no nie było to łatwo, to było zdecydowanie trudniej cokolwiek osiągnąć niż tym renomowanym klubom, którzy tam zawodnicy, którzy z roku na rok zdobywali, czy Górnik, Legia, Ruch wtedy się też liczył. I ten. Panie Krzysztofie, no debiut w kadrze no, mógł sobie pan wymarzyć tylko, tak patrząc dzisiaj z perspektywy. Jeden z meczów pomników, które przeszły do historii, wygrana z Anglią 2-0. Nie byłoby Wembley, gdyby nie wcześniejsze zwycięstwo z Anglią 2-0 w Chorzowie. I na mecz wychodzi debiutant w obronie przeciwko no, zawodnikom, których się znało nawet nie z telewizora, tylko w ogóle z takie nazwiska, gdzie się mogły nogi ugiąć. Uginały się nogi Krzysztofowi Rzeźnemu? Ja panu powiem. No ten okres taki w lidze i w ten miałem niezły, no widocznie ci co, trener Górski, tam Jacek sobie gmok tam dużo to zawdzięcza, bo on tam pomagał i to mówił, że to stawiał na mnie. Dwa tygodnie byliśmy na takim zgrupowaniu, no na Śląsku. Już nie pamiętam, no fajny ośrodek, dobry, tam graliśmy sparingi, graliśmy ten i właściwie na każdej pozycji było dwóch, trzech zawodników. Ja jeżeli byłem lepszy, jeżeli byłem i postawili na mnie, jak tam jeszcze był Szymanowski i Gut, ja byłem, ja dostałem, no to taka, no jak to się mówi, no jest, no bardzo tak to przyjemnie przyjąłem i byłem, no nie wiem, no już na obozie to wiedziałem, że będę, bo no mówię, no dobrze mi szło, że będę grał, ale taka trochę no niespodzianka. No nie grał pan w kadrze, nie miał pan na koncie żadnego występu, więc teoretycznie byli ci tylko, bardziej doświadczeni. Tylko, że mówię... A jak pan myśli, co zdecydowało, że pan Kazimierz Górski na pana postawił? Bo to była bardzo odpowiedzialna pozycja. No mówię, że myślę, że widzieli jakąś dojrzałość w grze, no i w grze obronnej byłem niezły, dobry. Poza tym tutaj w obronie większość była takich wyższych, bo trzeba było dobrze głową grać i to także nie wiem, no pewne rzeczy zadecydowały, że no, że byłem w składzie i no było przeżycie wielkie. Widzimy teraz na zdjęciu, jak pan stoi podczas hymnu. Pamięta pan ten moment? Pamiętam, no ale ja panu powiem. Ponad 100 tysięcy ludzi, ponad 120, nabite było, że nie. I tutaj wychodzi i pan słyszy hymn. Kocioł Czarownic. Tak. Mówiono na ten właśnie. Stadion. I teraz człowiek dochodzi do mnie to, że ja jestem przed tymi ludźmi w telewizorze i tym odpowiedzialny za wynik. Za wszystko, za tą grę, że ja nie mogę sobie pozwolić to ten. I mówię, jako debiutant ten musiałem to wszystko ten. Ale jak zaczęliśmy grać, to wszystko już minęło. Ale przeżycie i ten hymn, to wie pan, to chociaż to było moim marzeniem od dzieciaka, że muszę zagrać przynajmniej jeden mecz, takie dziecięce odgłów. Nie wiem, czy teraz młodzi mają właśnie taką chęć wystąpienia chociaż raz w reprezentacji Polski, żeby ten... A ja miałem bardzo taką wielką chęć wystąpienia w reprezentacji Polski tak od gówniarza. Pasją było moją od gówniarza. Piłka goniłem. To nie wiem, czy dzisiaj ci chłopcy tak to mają. Myślę, że chciałbym, że są, żeby tak mieli. Ale może jest ich trochę mniej mimo wszystko, wydaje mi się, bo tak jak rozmawialiśmy... Mam takiego tutaj, że trochę opiekuje się nim Kuba Wójcik. No to jest chłopak, co właśnie tak myśli właśnie w ten sposób i jego brat Jasiek, także
Może myślę, się uda. Że ci osiągną i... Bramka na 2-0, to tam od pana się zaczęło trochę. No tak, ja podanie, tak, do Włodka i ten... Po drodze u Jan Banaś jeszcze? Tak. No, ja panu powiem, to było tak... Włodek Lubański, to dla mnie do dzisiaj, przy wielkim szacunku, przy wielkim tym dla Roberta Lewandowskiego, że ten piłkarz nie do zapomnienia, naprawdę, pod każdym względem. My żeśmy od dzieciaka, od chłopaka, jak żeśmy na obozy, tam były centralne czy coś, jak Włodek ten, to było już od niego to pachniało taką wielkością, zachowanie, styl, kultura, gry, wszystkiego. Także to zawodnik był i on na ten mecz wyszedł i to taka sprawa jest, że miał kontuzję. Tydzień nie trenował, zderzył się na treningu z Gorgoniem. Miał po prostu taką szywanę, to, ale tam koniecznie wcześniej, chciał grać. Wcześniejszy był uraz, koniecznie to się chciał grać. Koniecznie chciał grać. I teraz wie pan, do dzisiaj nikt nic nie mówi i mało o tym mówią, no ale ja jakoś tak pamiętam szczegóły i pewne różnego rodzaju rzeczy, jak to przed tym. Jest 1-0, połówka i Górski się pyta, Włodek, możesz jeszcze ten, trenerze, już naprawdę ciężko, już mi ten, nie mogę. I to nie było ten, bo to faktycznie on był, no już nie miał takich sił tych fizycznych i właściwie, nie wiem, jakby to, ale to trudno, teraz tylko są przewidywania jakieś te, że jak on by po tej bramce co strzelił, jakby był po prostu zdjęty, może to się nie stało, ale to się stało wszystko za sprawą tego, że już jego noga, mięśnia, wiązadła wszystkie były osłabione, zablokowało. Jest duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj no, lekarz by powiedział, że nie może zagrać przed meczem, prawda? Że przy tym urazie dzisiaj zawodnicy tak, cenią... On był kapitanem, on bardzo chciał, bardzo mu zależało na tym meczu i był tylko na rozgrzewce taki przedmeczowy dzień wcześniej i to wszystko. Pamiętamy i to z wielu źródeł, że bardzo chciał w tym meczu wystąpić. No i można powiedzieć, że przesądził o losach tego meczu. Gdyby nie zagrał w tym spotkaniu, też mogłoby być różnie. I po tym meczu oczywiście trener Górski będzie szukał kolejnych rozwiązań, jeśli chodzi o reprezentację, bo jeszcze przed nami mecz na Wembley, przed nami końcówka sezonu. Walia. Dokładnie. I no, przed końcówka sezonu, w którym Stal Mielec zdobędzie Mistrzostwo Polski, bo w tym spotkaniu pan grał jeszcze zanim to nastąpi. I trener Górski zabiera zawodników na tournée po Stanach Zjednoczonych. No i w tej kadrze jest Jan Domarski, jest Kasperczak. Henryk Kasperczak ze Stali Mielec, jest Krzysztof Rzeźny, trójka, nie ma Grzegorza Laty. Nie wiem, tak zadecydował jego, no nie wiem, trudno mi ten, no jeszcze Grzesiek przecież nie był takim, jak był potem, w mistrzostwach i w tych pewnym takim reprezentantem Polski. On nie był, on dobijał się do tego. I no to, no nie wiem, no tak uważał, tam mu podpowiedział, ale on właściwie nie słuchał. On słuchał, tam mówili mu Jacek strzelał, tam ktoś jeszcze, tam coś tego, ale on miał swoje tam zawsze zdania i on ten. Także, no nie wiem, nie wziął go. Na pewno był rozżalony, bo to był taki pierwszy raz wyjazd z reprezentacji Polski. Dwa tygodnie w przerwie w tym, także... No, no tak... i mam kolejne pytanie teraz, bo no. Tam zagraliście 6 spotkań, pan zagrał w 4. No właśnie, oficjalnych spotkań było 6, a tak naprawdę ile ich było? No ja panu powiem, reprezentacja Stanów czy tego, tam oni chcieli, bo oni, były to dla nich jakieś i treningowe i to, i takie mecze, tak samo z Meksykiem, jeden zagraliśmy w Chicago, drugi zagraliśmy w Monterrey,
takie mecze tam było troszeczkę więcej, zaproszenie było, New Jersey, nie wiem, chcę... Było teraz, kilka meczów więcej, nie tak? Nieoficjalnych. Teraz, nie wiem teraz, już nie chcę się na ten temat, bo to było. Było, graliśmy, ale to było wszystko na zasadach takiego... fajnego, przyjacielskich tam różnych tych, bo mówię... Parę groszy udało się Stany dorobić. Zjednoczone, tylko ja wam powiem, to było wszystko, naprawdę te pieniądze, to były naprawdę straszne, mizerne, nawet na tamte czasy. Bardzo mizerne były pieniądze, to były tam kieszonkowe, tu nie było jakieś tam drobne jakieś sprawy, nie było ten. Naprawdę, był taki fakt, że Banaś, Jasiu, chciał sobie, on miał Mustanga, była taka sprawa. I on, żeby dorobić coś, bo tam mu silnik, coś mu nie służył, wziął sobie wtedy, w tym czasie były takie na dziesiątkach, na dwudziestkach były takie twarze, postacie, tam Kopernik, Skłodowska, inni. I on mówi, weźmie sobie tych dziesiątek i każdemu jako suwenir, to po dolarze, po tego. On wziął dosyć dużo tego, zapakował za tego. No i jechaliśmy z takim prokuratorem dla miasta Warszawy. On tam był w PZPN-ie i myślę, że to przez niego zrobili taką sprawdzian, czystkę. Mm-hmm. I jemu to zabrali. Ale jak wracaliście? Nie, już, czy jechaliśmy tam. Aha. Bo wie pan, ale, wszystko ale było... Pamięta pan, że Jan Banaś generalnie był na cenzurowanym w ogóle, jeśli chodzi o inne był sprawy. Był na cenzurowanym, ale nie on tylko, bo to... Zgadza się. Bo kiedyś Zygmunta, jak gwardia była zła na nas, to też przeczesali, zabrali mu tam parę dolarów czy coś Zygmuntowi Kukli. Wszystko było to na zasadach takich, jak tam ktoś chciał kogoś ten, bo... Znamy historię z poprzednich odcinków, gdzie alkohol konfiskowano i tak dalej. Właśnie. Także tu jechaliśmy jak do Göteborga. Historia była, zgadza się. Winna. No ale to jest też obraz tamtych czasów. Młodzież dzisiaj pewnych rzeczy nie zrozumie. Za każdym razem szukano też tej okazji, żeby parę groszy dorobić, bo naprawdę w Polsce było niezbyt fajnie. No i wy jako piłkarze zarabialiście naprawdę dużo mniej w stosunku do swoich kolegów z Zachodu. No jak chcę panu powiedzieć, fakt takiego z turnę Stali Mielec w Argentynie, gdzie zagraliśmy też takie 4 mecze na różnych boiskach, nieoficjalne, że przepłaciliśmy i myślę, że Jasiu Wiącek przepłacił zdrowiem i życiem potem. Graliście wtedy praktycznie dzień w dzień, odległości kilkaset kilometrów. Takim autobusem, że gdzieś tam sobie kierowca zaparzał po różnych tych preriach, tam nie preriach, po tych wszystkich tych argentyńskich tych. No i tak to było. Żeby parę groszy, to nie było tak, że teraz jest kontrakty tu, każdy gdzieś tam. Nie, to było na tamte czasy. Żyliśmy lepiej, ale nie na tyle, żeby móc cokolwiek, jakoś nawet czy mieszkanie kupić, czy coś, nic. No i wyjazd do Stanów Zjednoczonych był, jak pan wspomina, jako zetknięcie się z tym innym światem, niż tym, w którym wam przyszło żyć na co dzień. Ja panu powiem, my wcześniej już mieliśmy, jeździliśmy tu na różnego rodzaju w Zachodzie, Stany czy Kanada, to już był inny trochę inna ta kultura życia, bycia, zetknęliśmy się i myślę, że ja wiem, obraz taki był troszeczkę, gdzie porównanie, to nie było co porównywać, bo co można było? Zostać? Nie, to człowiek urywał, zostawiał rodzinę, zostawiał ten, także nie było mowy. A pamięta pan, co pan sobie przywiózł ze Stanów? Ja powiem szczerze, ja raczej to tak myślałem, żeby tam coś odłożyć żonie, coś tam ten, ale chociaż mówię, trochę ze Stanów, potem kupiłem samochód, też tak składałem
te pieniądze, dolary czy tam coś, żeby potem bonami czy coś kupić w Peweksie sobie Fiata takiego lepszego czy coś. No ale to wszystko z tych, że trzeba było zbierać, czy było to, czy było gdzieś tam coś po prostu z tych wojaży, coś tam dorobić. Wracacie ze Stanów Zjednoczonych. Podobno w samolocie była bardzo wesoła atmosfera. Kilku zawodników nie nadawało się do dalszego użytkowania, a po powrocie zaraz był mecz z Bułgarią. No i trener Górski dzwoni do dwóch zawodników, wzywa dwóch zawodników, Grzegorza Lato i Bogdana Masztalera. Grzegorz Lato nie bardzo chce jechać, ale prezes Kazimierski go namawia. No i ten mecz jest dla niego jakby takim otworem, drogą otwartą do dalszych występów w kadrze, a Bogdan Masztaler nie przyjechał i sobie tą drogę zamknął. Tak, no bo Górski był taki... Na rezerwie był w tym meczu z Bułgarią. Tak, ja byłem na rezerwie, no bo tam Antek był, to... Ja powiem, Górski umiał bardzo się, jak to się mówi, był przywiązany do nazwisk i do pewnych rzeczy tych, ale nie tylko do nazwisk, bo nazwiska, tylko że coś reprezentują. Ja na przykład na swojej pozycji miałem kolegę, no Antka Szymanowskiego, bardzo dobry obrońca, bardzo dobry ten, o 5 lat młodszy ten. Ja wszedłem i musiałem być tak jak wybrany, bo grałem, myślę, że w defensywie lepiej trochę od niego i w różnym tym. Także ten mecz z Anglią, potem z Portugalią, grałem takie bardzo ważne, takie decydujące mecze o awansie właściwie. Ale Górski miał, nie ma, tam mogli mu kibice, mogli mu wszyscy, tam dziennikarze nadejne, tam nie, to i tam krzyczeli, nie ma. On miał swoich zawodników, swoją drużynę i myślę, że to była siła. I jak oglądam teraz drużyny, te wszystkie europejskie i tak jak zdobywały, to właśnie stabilność tych drużyn daje efekty. Stabilność drużyn stawiamy, jest jakiś okres, potem ci zawodnicy odchodzą, budujemy nową, ale to ten. Tą drużynę Górski tak budował. I tam nie było, że no, ktoś coś tam gdzieś wypadł. Lato mu wszedł do tej drużyny, pasował do tej drużyny i dlatego był to jego taki dobry wybór, traf. No. Ja myślę, że do tych ludzi, co tego, to Grzesiek pasował, i wkomponował się i Diabeł i ten, no to było to i trudno było potem, Jacek chciał zmienić na ten, tego na jakiś okres nie można było zmieniać, chociaż byli bardzo dobrzy piłkarze i Terlecki i Boniek i to, on Jacek chciał tu pozmieniać, po tego chciał, ale to były inne czynniki, że różnie to można, że były wpływ na to. Ale na Górskiego nie było wpływu. Jesteśmy w roku 73 dalej, ale wracamy do Mielca. W czerwcu stała się rzecz, która no, niewiele osób mogło ją przewidzieć, szczególnie fachowców od piłki nożnej. W niewielkiej miejscowości na południu Polski jest stolica polskiej piłki nożnej, jest mistrz Polski. Ale ja panu powiem, to się już tak za przeproszeniem kroiło, szykowało i nawet w lidze wiedzieli, że już od, bo Stal Mielec weszła w 70 roku i tak to było, że moment i będzie. I na pewno Stal Mielec będzie, bo sposób gry, my żeśmy, no mecze, jak ja teraz taki odcinek czytałem na przykład, bo mam tam, zbieram z Legią 3-0, jest taki ten, że górowali szybkością wszystkim nad Legią ten. Także ta drużyna, mówię, była dobrana.
przez na tego, gdzie on tego mistrzostwa nie zdobył, ten, ale jego zasługą. Ci zawodnicy, co byli i grali o Gajewskim. Indywidualnie i to wszystko było, co można, co potrzeba było, żeby ta drużyna miała, żeby zdobyła Mistrzostwo Polski. I to nie było. To było zdziwieniem, no może, no nie wiem dla kogo, ale potem weźmy ten, ja uważam z perspektywy czasu, że my w tym czasie, tak do ten okres 3, 4, 5, 6, 7, bez problemu powinniśmy być mistrzami Polski. Nie wiem, jak to się stało, co to się stało, no coś musiało się stać, organizacji. Cały czas byliśmy w czołówce, ale w 76 jeszcze było mistrzostwo. Ale mówię, ten okres to powinien być okresem mistrzowskim, bo była na to taka drużyna, taki ten i ten. No dużym takim, dużą rzeczą i stratą było odejście Gajewskiego. Niespodziewane zupełnie. Niespodziewane. To były takie problemy jego indywidualne, rodzinne, ten, ale to było bardzo szkodliwe takie dla ten. I potem taki myślę, że dobór trenerów, ten Węgier był potem, to był niezły, dobry wybór. Z nim żeśmy zdobyli to mistrzostwo. To był dobry wybór, ale potem różne były takie, to moje zdanie jest, że... Nikt po trenerze Gajewskim do dziś dnia nie pracował przez tak długi okres jak trener Gajewski. Była ta ciągłość, była ta stabilizacja tej myśli trenerskiej. On budował, on był całym, on miał i ta drużyna wizję. Się nie zmieniała. Praktycznie tam pojedyncze elementy, tak jak pan doszedł w 70 roku, w przyszłym sezonie ktoś nowy doszedł, Edward Doratowski doszedł. Ale to były tylko drobne elementy. Drużyna była jakby całością. Mówię, on miał wizję budowania drużyny. On miał wpływ, on pod względem różnym, technicznym, wydolnościowym, wszystko. On dobierał i ten, no. Grzesiek... A jak wyglądały treningi u trenera Gajewskiego? No były bardzo mocne. To nie ma, to dzisiaj ci ligowcy nie są w stanie wytrzymać. Nie są w stanie. Naprawdę, było żużlowe boisko, czy teraz nie ma czegoś takiego, pójście w góry, mała, duża zabawa, czy coś, wszystko. Teraz ci zawodnicy, chociaż ja panu powiem, ja i w szkole, i na WF, i pracuję, i pokolenie coraz teraz jest słabsze. Organizmy są coraz słabsze. To ja nie dziwię się, dlatego potrzeba je pomóc. Inne boiska, inna nawierzchnia. Tu trzeba podlewać inne piłki, inne buty. Wszystko inaczej, inaczej sposób się trenuje. Inny sposób się trenuje. Oni by nie przetrwali nawet pierwszego dnia. Ci. Jak przychodził Gajowy, jeden sezon był, jak była hala po schodach, to była taka próba, bo on zawsze mówił, że był taki film, jaki to był taki film, gdzieś tam walka była taka, bo pamiętam w Krakowie byliśmy na tym filmie, jak on się nazywał, taka... nie mogę sobie przypomnieć tego i on mówi, panowie, co wy, o co wam, mi 500 kilo spadło na nogę i ja grałem, bo on w GKS-ie Katowice grał. Tak. Mówi, spadło mi na nogę i grałem, a wy tam jakieś agrafkowe, tam nie było tego, ty się śmiał, śmiał a jak, się. A jak trener Gajewski nad waszymi charakterami panował? No bo tak jak pan mówi, to byli różni, był, była zbierani na różnych zawodników. On zdecydowany, każdego wiedział jak. Przyszedł to nieraz tam przy tego, dla dobra drużyny, ob tego, ale przyszedł, powiedział, ej, kolego, co tego? Ja na przykład taki mecz, gramy drugi mecz z Zagłębiem
ten, Sosnowiec. No, Sosnowiec, gramy taki, Zagłębie było wtedy dobre tego i na przykład w szatni w przerwie Kosińskim wychodzi, że ja indywidualnie gram, że pod siebie, że to, że tamto i tam zaczęła się dyskusja, a on jak tam ryknął i na niego i na mnie i to i tamto i się, ale przyszedł po meczu, powiedział, słuchaj, tak chcę, żebyś grał. Tak chcę, żebyś grał, tak masz grać, po to jesteś tu, ja ci wziąłem dlatego, żebyś tak grał. A ja też pierwszy mecz, to człowiek się chciał pokazać i to, i tamto, i różnie, ale nie, żeby, że tego, no, żeby grać ze szkodą dla drużyny. Nie wygraliśmy 2-0, ale mówię, i w wielu innych rzeczach. I na obozach, na tym nieraz sobie ktoś tam pozwolił, to skatował go tak, że ten mówi, słuchaj, ja jestem trener, ja mogę być, ale ty nie masz zdrowia, kolego, co ty chcesz? Mhm. Także miał oryginalne takie podejście do zawodników psychologiczne, nie potrzeba było, on był lekarzem, wszystkim był tych. Któryś z późniejszych trenerów, z którymi pan pracował? Nie, nikt mu poziomu... żaden mu nie dorastał jego filozofią prowadzenia drużyny, bycia tego, nikt nie był w zbliżeniu. Mówił pan, że zespół no to jest zbiór różnych osobowości, różnych postaw. O panu mówiono elegant, pedant. Lubił pan elegancko się ubierać i zawsze bardzo w dobrych, skrojonych, wyprasowanych ubraniach pojawiał się na różnego rodzaju spotkaniach. Prawda to czy nie? No, prawda, ale to tak, ja to mówię, to wyniosłem właśnie już tak od gówniarza, bo mówię, jak byłem młody, tam wszedłem w pogoń, bo już wie, motor był takim trochę zahamowaniem tego wszystkiego, ale od gówniarza, jak byłem w Pogoni Szczecin. Było to tam, byli ludzie i doktor grał, Krzysztolik taki, lekarzem skończył studia i to, tak jest, i było tak wszystko. Także oni tam zwracali na to uwagę i tak potem weszło to, jak to się mówi, w krew. Ale dzisiaj to nikogo nie zdziwi, bo młodzież jak nas ogląda, no to powie, że sklepów mamy co niemiara, można różne rzeczy kupować. To były czasy, w których no, było naprawdę kiepsko, jeśli o to chodzi. Gdzie pan to wszystko kupował? Gdzie pan, ja panu powiem, no gdzie pan tak, się ubierał? Tak się zapytał. Z przemytu. Gdzieś coś się przemyciło. Jeździliśmy tam na przykład co prawie nieraz to co miesiąc do Lwowa. Albo do Lwowa, tak. Do Lwowa i tam graliśmy, bo to Lwów był wtedy... No tam handel wymienny nie handel, w ogóle tylko ten i tam żeśmy te sprzedawali różnego rodzaju... Kryształy? Nie kryształy, kapy, szaryki, takie spodnie, to wszystko ten. I potem no... Był z tego, że rubel był 1:1 z dolarem, czy tam inne rzeczy można było wtedy, no różne, już tak ja ujawniam, ale no takie były, no, takie paradoksy były. No to idźmy dalej, bo tak chciałem, żeby mi pan opowiedział o tej historii z garniturem, to chyba we Francji było. We Francji kupiłem, zebrałem pieniądze, drogi garnitur. Garnitur z Francji, proszę państwa, dzisiaj niektórzy jeżdżą do Francji po garnitury. To było w Nicei, zaprosił właściciel klubu, bo tam chyba Janka chcieli do Marskiego tam kupić. I tego, i tak, że mieliśmy tam kilka meczy, graliśmy, to było za Ziętary, no i ubrałem się takie w ekstra ten, to mówię, a nowe przymierze przy tego, no i moi koledzy byli na tyle, nie mogli strawić tego, że ja, oni się tak różnie ubrali, a ja właśnie w tym garniturze i to nowy, brązowy, taki naprawdę dopasowany do tego, no i pierwsza rzecz i tak, wabili mnie koło tego, a ja nawet nie przeczuwałem, że im może przyjść do głowy mi ten, wepchać mnie do tego, no ale... Do czego? Do basenu. I oni, w tym garniturze? I oni w tym garniturze wepchnęli mnie do basenu. No ale właściciel, ci, tam reszta jakoś... Udało się uratować ten garnitur? Odratować, no bo to tam troszeczkę było tych chemikali różnych tych, ten garnitur, no tak jakoś tego. No ja byłem trochę taki zawiedziony, zły,
No ale co mogę zrobić? No, zrewanżował się pan jakoś? Zrewanżował, ale to było kilka takich, bo jechaliśmy do Francji wcześniej. To każdy, zamieniam się w słuch. Każdy na przemyt. No, ja zapakowałem sobie, tam były lisy, czy kawior. No bo co, no my pieniędzy nie mieliśmy, no jedzie się tam, a zawsze w tym czasie trzeba było coś tam jakoś kupić, a jechaliśmy pociągiem. No i i popakowanie to wszystko w pończochy takie damskie, żeby to tak upchać w rękawy, w tych. Żeby nie było widać. Żeby nie było widać, że bo to szukali przed tego. No tak, takie mówię, no takie były, taka rzeczywistość, tak to wyglądało. I mówię, no to nie są te czasy. Ale jak pan się zrewanżował za to, ten garnitur? No, co to mogłem się zrewanżować? No potem oni tam, nie denerwuj, nie to, nie tamto, tam coś tam. Coś tam jakoś w jakiś sposób starali się mnie zrewanżować jakąś taką. No ale no ja już potem to minęło, no bo co, to nic nie pomogło i nic nie mogło zmienić tego, co ten. Ale mówię, to wielu, to kilka było takich przypadków, że jakoś tak, jak ktoś tak troszeczkę się wyróżniał, to zaraz ich tak to denerwowało. To, o czym mówiłem, że był pan taki elegancki i pedantyczny, to jakby niosło za sobą kolejną konsekwencję, bo koledzy mówią, że zawsze wokół pana gromadziło się mnóstwo kobiet. Prawda nie, czy fałsz? To przesada. Ja mówię przesada, bo ja miałem ładną żonę też, chociaż w tym czasie to różne głupoty przychodziły do głowy każdemu i to wszystko, ale znowu, to trochę przesadzone. Nie było tak, że ja to robiłem z jakąś przesadą, że tam coś. No jasne, tam człowiek młody, człowiek ten. No, piłkarz Stali Mielec, szczególnie po Mistrzostwie Polski w Mielcu, no to była partia tak, naprawdę niezła. Ale ja pan powiem, z jednej strony, były wymagania, to nie było tak jak teraz. Tam jak wyszło się tutaj na miasto i jakiś mecz był słaby czy coś, to tak nasłuchało się różnych takich rzeczy pod swoim adresem, że no ciężko było tak przejść. Także nie było tak, że tak można było gdzieś asekuracyjnie grać, tu, nie tego, bo zaraz mówili, co piłeś, gdzie ty byłeś, co robiłeś, no jak to? Czy było i te mecze musiało na swoim boisku szczególnie, to trzeba było ruszyć, jak to się mówi, z kopyta. I to było tak, że Stal Mielec, u siebie to taki był gaz i taka była presja na przeciwników, że no, czasami się gubili. Taka gwardia to w moment dostała 5-0 i ten czy inne tam kluby. I mówię, no inaczej ludzie wymagali i my inaczej podchodziliśmy. Dzisiaj za dużo uważam w tej piłce jest takiego wyczekiwania, takiego tej taktyki, a tu takiego zachowactwa, takiego, że trzeba, czekamy, co przeciwnik, co tego. Nie, ta piłka jest i uważam dzisiaj, oglądam mecze, że ta piłka jest wtedy widowiskowa, jak jest otwarta, jak jest, jak to się mówi, open, wszystko jest, zawodnicy grają, jak to się mówi, od bramki do bramki, dribbling, to jest, obrona, wszystko jest. Wtedy to jest przyjemność dla widzów. A jeżeli drużyna się ustawi na swojej połowie, druga tam atakuje, atak pozycyjny i to i tamto, to nie jest to ciekawe, bo bramki się liczą i ile strzelonych bramek jest dla ludzi jest taką przyjemnością największą i piłka i w piłce jest właśnie to najważniejsze.
Po zakończonej karierze, ostatni pana sezon w Mielcu to był sezon 77-78. Między innymi wyjechał pan do Kanady, trochę pana nie było w Polsce. Wrócił pan w latach 90. znowu do Stali Mielec wspólnie z przyjacielem z drużyny Witoldem Karasiem, żeby spróbować sił w sztabie szkoleniowym. Ale tak naprawdę waszym przeciwnikiem były warunki ekonomiczne, bo w tym klubie już się działo źle. Trudno było od zawodników wymagać, skoro sprawy organizacyjne były nie poukładane, bo region zaczynał przeżywać olbrzymie problemy finansowe. Był pan rozczarowany wtedy, że to tak się skończyło szybko? Ja panu powiem. Witek Karaś, mój przyjaciel, którego ja wcześniej do Kanady zaprosiłem, który widział, ja też tam trenowałem i byłem związany z piłką i potem zaprosił mnie tutaj, żebym, jak to się mówi, był razem z nim, brał odpowiedzialność i tu, żebyśmy poprowadzili. Ja mówię, Witek, ja tam byłem, tak różnie, zastanawiałem się, było to pewnego wyzwanie jakieś, chciałem zobaczyć. Wiele nowych rzeczy, takich, gdzie tutaj dopiero wchodziło, taki stretching, tam się to rozciąganie, takie tu wejście fizyczne. Ja byłem ten, bo mówię, jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i tam też byłem w tym. Także pewne rzeczy, tak myślałem, że tutaj to przejdzie. Bieńkowski był, namówił, znaczy odchodzili. Grzegorz Lato z tym. Z Januszem Białkiem do Olimpii Poznań. Z Białkiem odchodzili, odeszli też piłkarze. Po całkiem niezłym sezonie, Fedoruk, bo Grzegorz Lato na szóstym miejscu zostawił. Ale odeszli tacy... Tak, a lider drużyny Adam Fedoruk też wtedy odszedł Fedoruk, zespół został Jaskot, osłabiony. Tak, Andrzej Jaskot, zgadza się, więc zostaliście z osłabioną drużyną, na którą też nie było pieniędzy, no tak trzeba powiedzieć. No. Nie było, były różne układy. Zawodnicy mieli różne, jak to się mówi, cele. Trudno było z tym wszystkim jakoś tak wojować i ten. No ale chociaż byli indywidualnie, Fedorkiewicz taki był obrońca, niezły ten, chociaż ja kiedyś tak go spotykam po tym i mówię, słuchaj, nie, ale mówię, że nie przykładałeś się tak, jak popatrz, jakim byłbyś zawodnikiem. To, co miałeś a on tak już trenerem i tak kiedyś po latach mówi trenerze, człowiek jak młody to głupi. Tam wielu, taki był Bociek, Krzysztof, środkowy, czy ten Wyparło, też bardzo dobry bramka, ale to byli zawodnicy, którzy w tym czasie, którzy ja też przeszedłem, tacy troszeczkę niepokorni, trochę tacy, opór. Tak jak pan mówi, z perspektywy trenera, jak się jest tym trenerem, inne rzeczy już wyglądają, jak się było zawodnikiem, prawda? Tak, ja wtedy troszeczkę może więcej, bo mój charakter taki, troszeczkę może więcej jakoś wymagałem tej takiej dyscypliny, podporządkowania, zrobienia tego, bo to tam wszystko od dziadka, to się zaczynało, ten trening. I nie wiem, czy mnie tam na pewno w tym czasie tam Wyparło mnie nie za bardzo lubiał, czy tam inny, czy ktoś. Znaczy z Bogusiem to jest taka historia, że jak prześledzimy jego wywiady w piłce nożnej z tamtego czasu, to jak pan przyjechał i zaczął treningi, to był wywiad z Bogdanem i bardzo te treningi chwalił. Dwa miesiące później ten sam Boguś mówił trochę inaczej. Ja to biorę wszystko na karb jednak tej sytuacji organizacyjnej, bo gdyby w klubie było wszystko poukładane, to myślę, że nikt by się nie skarżył i wszyscy by szli w jednym kierunku, bo wy zaczęliście wtedy rewelacyjnie ten sezon. Wygraliście na początku z Hutnikiem, Lecha Poznań ograliście, Mistrza Polski, chociaż to była obrona Częstochowa. Ale wygraliście. Byliście chyba na trzecim czy czwartym miejscu po pięciu kolejkach. I wszystko się zaczęło nagle. Wzięliśmy zawodników takich Pilawiecki. Paweł Cużytek, ten co z Lechem Poznań. I jeszcze wielu takich chłopaków. I mieliśmy program, żeby tych chłopaków, co tam udali, Gruszecki, to co poszli gdzieś tam grali w innych tych, żeby ich w zimie
wziąć, zobaczyć, sprawdzić, kto tam jeszcze coś i jechać. No ale to nie dało się. A pamięta pan, kto was zastąpił? No Smuda, no ale Smuda, ale to był, ja nie chcę to wnikać, jak to było, co to było, bo to wie pan, no, bo to, ja bo dlatego to wspominam, na... Ja to dlatego wspominam, bo to taką klamrą trochę zamyka naszą rozmowę, bo jak pan przychodził do Mielca, to wtedy Franciszek Smuda odchodził ze stali, a w tym 93 roku było odwrotnie. Ja panu powiem, oni, nie wiem, to było, ta decyzja była przypadkowa i zła. Była dla klubu, dla wszystkich. Klub był... Ale ona była związana z przyjściem tego pseudosponsora z Niemiec. No ale dobrze, który, ale kto to był? To no, był oszukany... Tego nikt nie wie dzisiaj, kto no to właśnie, był. No właśnie. To i ten, a można było inaczej. Nie wiem na jakich, nie chcę domniemać, nie chcę szukać, nie chcę tego. Była to zła decyzja i było to naprawdę złe pociągnięcie. To można było inaczej jakoś ten klub i też uratować i tu w zakładzie można było. Uważam i wielu ludzi też tak twierdziło potem, że można, ale tak się stało i co zrobić. Panie Krzysztofie, jeszcze podjął się pan jednej misji w Stali Mielec później, chyba jeszcze trudniejszej, bo przez pewien okres czasu próbował pan już ten klub, który wylądował na tej prowincji piłkarskiej, podnieść w górę. To była no, naprawdę trudna misja na tamte czasy, bo no, piłka nożna wtedy też wielu osobom przeszkadzała w Mielcu. Ja pracowałem w szkole, w zespole szkół technicznym. Tutaj ta młodzież, co tego, coś robiłem, jeszcze tą drużynę też mam zdjęcie. No i był taki budowlaniec, co strefę budował. Był z Lublina, znał mnie z tamtego okresu. Ja go tak nie bardzo, ale jakoś miał wiarę we mnie i mówił, że jeżeli ja obejmę to i będę prezesem i będę jak to się mówi, jego dysponował tymi pieniędzmi ten, to on pomoże. No i zarząd zgodził się. Trudno było, bo to był ten pan Jajuga, się nazywał ten zarząd, to i zgodzili się. Ja mówię, ja też, mi nie bardzo to odpowiadało, ani jakoś ja nie chciałem, ale dla dobra klubu i żeby to wszystko ten, mówię, dobra, podejmę ale się. Ta firma też zaczęła mieć problemy. Potem zaczęła problemy, ja różne i była okazja i też nie chciałbym powracać do tej, dlaczego to tak się stało, bo można było, tylko ja troszeczkę uwierzyłem. No wierzyłem, ale to też i moi koledzy, i moi ten, i uważali, i wszystko robiłem dla dobra klubu. I jeżeli mówili koledzy, że to będzie to dobra, że to, że tamto, że tego, no to dlaczego ja się nie miałem, bo ja nie chciałem być jakimś tym, ale z perspektywy czasu ja wiem, czy to do końca było tak dobre, nie wiem, a może tak musiało być, no mówię, taki był okres, był ciężki. No, klimat dla piłki nożnej w tym czasie, jeszcze przez kilkanaście lat był taki nie najlepszy w mieście, więc każdemu panu było ciężko i później następcom na tym stanowisku czekaliśmy na powrót na najwyższy szczebel 24 lata, więc już no właśnie, długo. Samo to mówi. Ale tak już kończąc naszą rozmowę, z piłką się pan nie rozstał. Jesteśmy dzisiaj w gościnnych progach hotelu Rado i tutaj z drużyną, która funkcjonuje. Jest pan przez lata związany. No, ja jestem zaprzyjaźniony, tak. Z rodziną, ze wszystkim, z tym i wszystko, co kojarzę, jak to się mówi, dobre i z tym i tu, to właśnie z rodziną Rado i z Colorado. Także jestem tutaj, jak to się mówi, jakby w rodzinie. Kończąc naszą rozmowę, chciałem jeszcze zapytać, czy jak pan dzisiaj ogląda Stal Mielec, albo w zeszłym sezonie, czy może jeszcze w pierwszej lidze parę sezonów temu, czy widział pan zawodnika, który pana zdaniem by przypominał Krzysztofa Rzeźnego z tamtych czasów? Znaczy, ja panu powiem, dla mnie, tylko nie wiem, czy on dał wszystko z siebie, czy ten
Göttinger i to on jest stąd. I duży potencjał, duży ten, ale nie myślę, myślę, że on znaczy, sam... Ja go znam i jestem w stanie panu powiedzieć, że on na pewno daje wszystko z siebie. Nie, nie, no, ale myślę, że wcześniej, wcześniej, że... O, ja wiem, że daje, ale i ten wcześniejszy okres, bo on był, naprawdę mógł być zawodnikiem reprezentacji Polski. I myślę, że on naprawdę takich zmielczan i z tego, co to uważam, że to jest zawodnik, który, bo ma tą lewą nogę, ma dokładne podanie, ma wiele atutów. Może troszeczkę w obronie tak słabi, gdzie dzisiaj, wcześniej w moich czasach to trzeba było być, zawsze mówili, słuchaj, ty jesteś tym wahadłowym, musisz iść do przodu, musisz gonić, musisz to, ale ty musisz wiedzieć, że w obronie, ty nie możesz zrobić ten. Byli już wahadłowi, tylko jeszcze się tak nie nazywali. Tak, był taki, wzory się brało z Fakettiego, Włocha, który zasuwa jak maszyna. Wszyscy byli krzywa szyjka. Słucham? Krzywa szyjka na niego. Tak, no to musieli ten, dzisiaj nie wiem, dzisiaj jest to troszeczkę... To pojęcie jest tak jakoś zbagatelizowane, zrobione inaczej, bo to już dawno się tak grało. Ten zawodnik, tylko tamci zawodnicy to musieli mieć żelazne płuca, musieli być naprawdę tak wszechstronni, musieli być tak, ale musieli wiedzieć, że oni są obrońcami, że nie wahadło, on pójdzie i tam go gdzieś coś tam, coś tego. On musiał być tu i wracać i w defensywie. To byli specjalni, jak to się mówi, zawodnicy o specjalnych predyspozycjach. I myślę, że troszeczkę nie budował Göttinger swojego takiego, jeśli chodzi, nie wiem, jego wydolnościowe. Czy on jest, bo jest szybki, jest techniczny, jest to wszystko, ale troszeczkę jest może w defensywie jest ten, ale to był zawodnik, który powiedziałem, że on mógł naprawdę dużo ja tak oceniam, już go znając go już długo. No i tu wracamy też do dyskusji i do tej tezy, jak ważna jest jednak rola szkoleniowców, odpowiedniego sztabu i przygotowania, bo to jest dzisiaj podstawa. Szanowni Państwo, dziękujemy pięknie za kolejne spotkanie. Myślę, że tematów byłoby wiele, jeszcze moglibyśmy długo rozmawiać. Naszym gościem w kolejnym odcinku Stalowe Wspomnienia był Krzysztof Rzeźnik.